Cześć. Mam dzisiaj dla Was ciekawostkę. Może zauważyliście, gdy wchodzicie do wyszukiwarki tej najpopularniejszej, czyli gdy próbujecie coś wyszukać, to zwróćcie uwagę, jaka dzisiaj tam jest grafika. Na tej grafice jest kobieta, która wspina się po górach. A więc na tym zdjęciu jest alpinistka, może himalaistka. I właśnie o tej kobiecie chcę Wam dzisiaj powiedzieć, a przy okazji też przemycę coś z gramatyki i coś z leksyki. Ta kobieta to Wanda Rutkiewicz. Wanda Rutkiewicz była polską alpinistką i była polską himalaistką. Zdobywała najwyższe szczyty i dokładnie dzisiaj mija 41 lat od chwili, gdy jako pierwsza osoba z Polski stanęła na najwyższym szczycie świata, czyli na Mount Everestie. Więc warto znać to nazwisko, Wanda Rutkiewicz. Ona była niezwykłą osobą, miała niezwykłą osobowość, bardzo taką silną. Polecam Wam biografię albo w ogóle wszystkie książki na temat Wandy Rutkiewicz. Ona też sama dużo, dużo pozycji napisała i też bez problemu w księgarniach czy w bibliotekach znajdziecie teksty jej poświęcone, jej biografię. Wanda Rutkiewicz, pierwsza osoba z Polski, która stanęła na najwyższym szczycie świata, czyli na Mount Everestie. I właśnie słowo szczyt oznacza ten najwyższy punkt jakiejś góry. I tutaj, jeżeli nie wiecie, to też warto zapamiętać, jak nazywa się najwyższy szczyt Polski. To są Rysy. One mają wysokość, ich wysokość to 2499 metrów nad poziomem morza. Warto też zapamiętać ten skrót, który jest wykorzystywany, gdy podajemy wysokość jakiejś góry. A więc najwyższy szczyt Polski to Rysy i Rysy mają wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. I muszę Wam powiedzieć, że ja byłam na tym szczycie, zdobyłam wiele, wiele lat temu, już nie pamiętam ile, 15 lat temu byłam na Rysach. I teraz coś z gramatyki, a więc stopniowanie. Wysoki, wyższy i najwyższy. Uważajcie tutaj na zmiany. O K wyrzucamy, S zamieniamy na Z z kropką i dodajemy szy. A więc najwyższy szczyt świata, najwyższy szczyt Himalajów, najwyższy szczyt Polski. No i jeszcze drugie znaczenie słowa szczyt. Pierwsze znaczenie to jest góra. Najwyższy punkt góry to jest szczyt, możemy zdobyć szczyt, możemy stać na szczycie, możemy schodzić ze szczytu, ale też po polsku mówimy o godzinach szczytu. I godziny szczytu to są na przykład te godziny poranne między 7 a 9, to tylko przykład, przykładowy zakres tych godzin, kiedy wszyscy jadą do pracy, w komunikacji miejskiej jest bardzo dużo ludzi, ryzyko korków jest większe, a więc wtedy jest największy ruch na ulicach, w mieście, bo wszyscy gdzieś się przemieszczają, więc rano mamy godziny szczytu i też po południu czy pod wieczór też są godziny szczytu, czyli te godziny najintensywniejszego ruchu, przemieszczania się, największy jest wtedy ruch na ulicach, są korki, jest najwięcej ludzi w komunikacji miejskiej. Więc zapamiętajcie, Wanda Rutkiewicz, pierwsza osoba z Polski, która zdobyła Mount Everest, czyli najwyższy szczyt Polski. Nie Polski. Ona zdobyła najwyższy, jako pierwsza osoba z Polski zdobyła najwyższy szczyt świata. Najwyższy szczyt Polski to Rysy. Pamiętajcie tutaj o stopniowaniu, czyli wysoki, wyższy, najwyższy. I pamiętajcie też, że mamy taką konstrukcję jak godziny szczytu, czyli te godziny, kiedy rano i po południu jest największy ruch na ulicach i w mieście. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!